Cześć, witam Was bardzo serdecznie 6 grudnia w Mikołajki. Kochani, z czym dzisiaj do Was przychodzę? Z filmem. I będzie to pierwszy taki film od dawien dawna na moim kanale, a więc zawartość boksa naturalnie z pudełka, edycja grudniowa. Jako że dzisiaj Mikołajki, mam i dla Was takie pudełko. Także oglądajcie uważnie, to się dowiecie, co należy zrobić, aby móc takie pudełko zdobyć. I dlaczego naturalnie z pudełka u mnie na kanale, skoro mówiłam Wam w filmiku zbiorczym, że to nie do końca ja jestem targetem, nie do końca ja jestem odbiorcą tych pudełek, bo bardzo wiele z Was, kiedy właśnie wspomniałam o tym boksie w zbiorczym filmie, zainteresowało się tym pudełkiem. Wiele z Was właśnie to pudełko najbardziej przykuło Waszą uwagę, więc postanowiłam Wam pokazać, jak ta edycja grudniowa będzie wyglądać. To co? Lecimy. Tak wygląda pudełeczko. Znajdujemy w nim naturalne kosmetyki. Cena tego pudełka po powrocie na rynek, bo tam była mała przerwa, to zaledwie 59 zł. Ale też znajdujemy tym razem więcej miniatur, niż miało to miejsce wcześniej przed tym wielkim powrotem. Tutaj mamy wypisaną zawartość boksa. Boks jest przepięknie zapakowany. I pierwszy produkt, który wyciągam, to puder do kąpieli marka... Możesz ty... Kashi? Natural z puder do kąpieli trawa cytrynowa i wanilia. Można było tutaj trafić albo pomadkę, albo puder do kąpieli właśnie z tej firmy. I mi się trafił puder do kąpieli. I firma ta to mała manufaktura zajmująca się produkcją naturalnych kosmetyków wytwarzanych ręcznie z najwyższej jakości składników. Produkuje wysokiej jakości masła, peelingi i mydła. I koszt takiej przyjemności to jest między 7 a 15 zł. Podejrzewam, że pomadka ma wartość 7, puder ma wartość 15. Mamy tutaj 100-gramowy produkt. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mówię, wiecie, ja w tych naturalnych kosmetykach to się tak za bardzo nie orientuję. Tutaj mamy Your Natural Side. Woda kwiatowa z mięty pieprzowej. Widziałam, że właśnie Your Natural Side wprowadził nowości i wśród nich znalazła się właśnie woda kwiatowa miętowa. Już to sobie obczaiłam wcześniej. Your Natural Side to polska marka, w której ofercie znajdziecie m.in. wody kwiatowe, oleje, glinki oraz produkty do ust. Woda z mięty pieprzowej używana jest jako tonik, oczyszcza i odświeża, zmniejsza widoczność porów. Używana jako wcierka do włosów, odświeża włosy i pobudza je do wzrostu. Koszt 13 zł za 30 ml, a my tutaj dostajemy pojemność 30 ml. Czyli to jest 13 zł za wodę z mięty. Co my tutaj dalej mamy? Olejek do demakijażu. Olejek do demakijażu, pełnowymiarowy produkt. Oprócz olejku do demakijażu w asortymencie marki Olivia Plum znajdziecie m.in. mydła, olejki oraz produkty dla mężczyzn. To polska marka, która przygotowała dla Was również rabat na zakupy. Cena 19,99 za 50 ml, czyli taka buteleczka, dokładnie ta pojemność ma wartość 19,99. I tutaj mam markę, tak to wygląda. I jest to lekki olej z pestek Morelli, tutaj produkt marki Leafy. Dajemy Ci do przetestowania kosmetyk małej polskiej manufaktury Leafy. Nie jestem pewna, czy tutaj przypadkiem nie można było trafić jakby różnych rzeczy. Jest to produkt pełnowymiarowy, 15 ml. O wartości tych produktów świadczy nie tylko ekologiczne, szklane lub papierowe opakowanie, dobre składy, ale i dbałość o szczegóły i ręcznie wyrabiane w małych partiach produkty. Cena około 20-25 zł. O, tego jestem bardzo ciekawa. Naturologia. Kolejny produkt. Jest to, słuchajcie, także polska marka. I tutaj dezodorant lub szampon w kostce. I mi się trafił dezodorant. Dezodorant w kremie. W pudełku umieściliśmy jeden z dwóch produktów firmy Naturologia. Oba kosmetyki są warte uwagi. Idealnie wpisują się w ideę Less Waste. Szampon w kostce oraz dezodorant w szklanym opakowaniu. Naturologia to również mydła, serum, krem do biustu oraz świece. Ale tutaj nie jest napisana cena. Nie jest napisana cena. Albo coś sknociłam, ale nie widzę ceny. Ecolore! Naturalny cień do powiek. I tutaj dostajemy taką miniaturkę o pojemności 0,5 grama, koszt jest około 9 zł. W pudełku znalazł się cień do powiek w neutralnym kolorze. W ofercie tej marki znajdują się również mineralne pudry,
korektory, róże i inne kosmetyki kolorowe. Wszystko w 100% bezpieczne i mój kolor to jest Petit Beauty. I to jest róż. Może być i róż, i cień, i faktycznie ma bardzo ładny kolor. Obawiam się, że wy go nie zobaczycie. Dalej, mamy próbkę marki, którą poznaliśmy wczoraj, czyli markę Creamy. Mamy tutaj próbkę serum olejowego i 20% rabatu na hasło naturalne. I słuchajcie, pełnowymiarowe serum znalazło się w poprzedniej edycji naturalnie z pudełka. To przegapiłam, a oglądałam tą zawartość. Uniesi, to nie wiem czemu. Liczba pudełek w listopadzie była mocno ograniczona, dlatego tym razem zdecydowaliśmy się umieścić próbkę tego kosmetyku, aby jak najwięcej z Was miało możliwość poznać i przetestować to serum. Spoko. I tutaj widzicie, jak jest miniaturka, to od razu mamy też rabat załatwiony. I to jest w ogóle bardzo fajna koncepcja, chyba się ze mną zgodzicie. I ostatni kosmetyk jest dla mnie pełnowymiarowy, ale w Waszym boksie, który kupiłyście lub który możecie wygrać, jest to miniatura. Nie będę Was oszukiwać, nie chcę też Was wprowadzać w błąd. Wow! Jest to oczyszczenie peel maska do twarzy marki Sape. Ekstra! Sape to ekologicznie ręczne wyrabiane mydła i kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, inspirowane pięknem skandynawskiego krajobrazu. W pudełku znalazł się produkt w mini wersji o pojemności 30 ml. Idealny na przetestowanie i poznanie tej wspaniałej marki. I tak to wygląda, natomiast mi trafił się produkt o pojemności dwa razy takiej, czyli 60 ml. I co to jest dokładnie? Maseczka 3 w 1, myje, peelinguje i odżywia. Połączenie białej glinki, węgla aktywnego, kurundu... O, super! A w ogóle dlaczego ja mówiłam... Ja jakoś źle mówię tą firmę. Dlaczego ja mówię jakieś naturalogia? To jest naturologia. To jest po polsku. Jest polska marka i ma nazwę po polsku, a ja z niej już z przyzwyczajenia zrobiłam zagraniczną znowu pseudobłaźniąc się. Bez sensu. Naturologia. Po polsku, dobra. Szukam tego, słuchajcie... dezodorantu. Ile to kosztuje? No to jakoś musimy to policzyć po prostu bez tej ceny, tego dezodorantu. Słuchajcie, jeżeli się nie mylę, to wartość tego boksa, oczywiście licząc miniaturę od marki Sape, to jest 107 zł, ale do tego należy doliczyć jeszcze wartość tego dezodorantu w kremie lub szamponu w kostce. Więc do tego doliczmy sobie tak, no tak na chybiu trafił 15 zł, ale myślę, że te produkty są więcej warte. To wyjdzie 122 zł, także przebitka tutaj jest naprawdę konkretna. No i dobra, no i co? I powiem Wam, na ile ja jestem zadowolona z zawartości tego pudełka. Powiem Wam tak, puder do kąpieli ekstra. Ja uwielbiam rzeczy do kąpieli. Zupełnie mi nie przeszkadza, jak są naturalne, także ekstra. Bardzo się cieszę z tego pudru do kąpieli, na pewno go sobie zostawiam i idzie w te pędy do łazienki. Maseczka od marki Sape, oczyszczenie peel maska do twarzy, idzie dla odmiany do szafy, do wiecie czego, pojemniczka z maseczkami, ekstra. Bardzo się cieszę, używam tego serum takiego z tej marki pod oczy, bardzo jestem ciekawa, Jezu, ja ją miałam. Ja miałam przecież tą maskę, w postaci takiej próbki, ja jej używałam i ona była naprawdę fajna, to była taka malusieńka próbeczka, pamiętacie? Ja to miałam, wiedziałam, że skądś to znam. Ekstra. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Naprawdę super. Róż czy nie róż, czy cień. Ja miałam dużo tych produktów ze kolorę, część dalej u mnie zostało, część porozdawałam. Bardzo lubię produkty tej firmy, więc jak najbardziej to ze mną zostaje i się nie zmarnuje, przyda się. Nawet lepiej powiem Wam, że to jest to malutkie opakowanie, bo to wtedy przynajmniej wiadomo, że się zużyje. Wiecie, te cienie mineralne i te róże mineralne są w takich pojemnościach, że tego za Chiny ludowe się nie zużyje. W tych dużych pojemnościach, więc bardzo mnie cieszy, że to jest ta mała pojemność. Bardzo chciałam spróbować tych nowych wód kwiatowych od Your Natural Side. No i super, że mam okazję spróbować miętę. Ciekawa jestem, jak to pachnie, bo jak wiecie, ja za miętą nie przepadam, ale to pachnie fajnie miętą. Tak naprawdę orzeźwiająco, jak listki takiej prawdziwej mięty, jak u mnie na działce. Ojej, super, bardzo się z tego cieszę, bardzo mi się to przyda. Nie zabieram tego na wyjazdy ze względu na pojemność, tylko używam tego ekstra. Olejek do demakijażu. Powiem Wam, że może bym sobie go zostawiła na zasadzie testów, zobaczenia, wstrząsnąć i nałożyć za pomocą bawełnianej szmatki lub płatka kosmetycznego, nadmiar olejku usunąć lub wmasować dłońmi w skórę twarzy.
Nie. To zróbmy tak. Olejek powędruje do mojej drogiej koleżanki Aleksandry. Dalej mamy lekki olej z pestek Morelli i muszę zobaczyć, co tutaj się z nim dokładnie robi. Działanie natłuszczające, napinające i wygładzające skórę. Powstaje w procesie tłuczenia na zimno pestek Morelli zwyczajnej. Nie uczula, nie podrażnia skóry. Myślę, że olej sobie zostawię do mojego rollera, ponieważ potrzebuję właśnie jakichś takich ampułek, takich rzeczy, które tym rollerem mogę wprowadzać w skórę. Jeżeli nie wiecie, o jakim rollerze mowa, to musicie się cofnąć do pierwszego filmu, czyli Zaszalałam na Black Friday. Więc jak najbardziej mi się to przyda, także z tego też jestem zadowolona. Kurczę, ja mówiłam, że to nie ja powinnam być odbiorcą tych pudełek, że to nie jestem targetem, a tu bardzo proszę. No i z tego dezodorantu szalenie jestem ciekawa. Obawiam się, że on może mnie ciut za mało chronić, choć miałam kiedyś taki dezodorant właśnie od mojej Oli i on bardzo dobrze mnie chronił, więc zobaczymy. Natomiast też się bardzo cieszę. Niesamowite jest to. To serum olejkowe, no pewnie, że pyknę, jak jest taka pojemność, to wiadomo. Czyli niesamowite jest to, że z boksa, który teoretycznie nie powinien mi się spodobać, bo są to naturalne produkty, a ja właśnie fanką takiego nurtu w kosmetyce nie jestem, jedna rzecz jest do oddania. No po prostu ekstra. Serdecznie dziękuję Ci, Dorota, za to pudełko oraz za to, że mam też pudełko dla Was. No pewnie się domyślacie, że te pudełka dostałam, no nie będę Was jakby tutaj oszukiwać. No i kochani, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takiego boksa? Więc tak, zasady są odrobinkę inne jak w stosunku do naszych innych rozdań zabaw. Chciałabym, abyście pod tym filmikiem zaczęli komentarz od słów Mikołajki. Może być? A dalej coś tam sobie wymyślili. Ale tak, żeby ten komentarz zaczynał się od słów Mikołajki. Dodatkowo wyniki tegoż rozdania pojawią się wyjątkowo nie w kolejnych filmach, tylko w opisie do tego filmu. Także niestety, ale będziecie musieli do niego wrócić. Wyniki do tego filmu pojawią się 10, a rozdanie trwa do 9, do godziny 23:59. Zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie. Mogę Wam zdradzić, że jutro się spotykamy z dwoma filmami, też z jednym boksem i z Vlogmasem. I dla tych osób, które nie wiedzą, które są tu może po raz pierwszy, to zdradzę Wam taką tajemnicę, że dla moich subskrybentów w tych moich vlogmasach to są ciągle jakieś rzeczy do wygrania. Tam elfy nieźle pracują, żebyście mogli zdobyć różne nagrody, więc wpadajcie koniecznie na vlogmasy, trzeba je uważnie oglądać, bo to nie jest powiedziane, w którym momencie Agatka Wam powie, co jest do zdobycia. Taka ze mnie czwana lisica. Całuję Was bardzo mocno, widzimy się jutro, buziaczki, pa pa! I miłych Mikołajek!